pierwociny drzew owocowych. Kiedy wejdziecie do kraju i zasadzicie drzewa owocowe wszelkiego gatunku, będziecie uważać ich owoce za nieobrzezane. Wszystko, co pierworodne, także pierwsze owoce z drzew, należy do Boga. A więc i owoce winny być poświęcone Bogu. Przed dognaniem ofiary z pierworodnych owoców nie wolno ich spożywać. Trzy lata pozostaną one nieobrzezane, nie będziecie ich jeść. W czwartym roku wszystkie ich owoce będą poświęcone jako dar uwielbienia dla Pana. W piątym roku będziecie spożywać ich owoce, aby pomnożył się wasz dochód z nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz.